Mój ulubiony taniec. Ymm, to zależy, czy to jest freestyle, <laughs> jak jestem na Bani. <laughs> to wtedy zupełnie inaczej tańczy. Od dawna idzie własną muzyczną drogą, zachowując swój oryginalny styl. Niedawno okazało się, że jest im bardzo po drodze. Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska wydali piękną płytę, która zaprowadziła ich do sukcesu. Kolejnego. Patrycja Markowska, specjalnie dla nas. Powiedz mi dlaczego tak długo kazaliście na siebie czekać? Rzeczywiście żeby mieć o czym śpiewać z tatą, czyli z człowiekiem mimo wszystko Pomimo, że mi bardzo bliskim to z innego pokolenia, żeby te teksty nie były błahe, nie były e, trywialne, musieliśmy poczekać e, i ja musiałam poczekać, żeby się poczuć gotowa po prostu jako artystka. Bo ja się śmiałam, bo przy nagrywaniu tej płyty tata wchodził do studia, i w zasadzie każde zdanie, jakie zaśpiewał, było tak brzmiało. Ja mówię, on mógłby książkę telefoniczną zaśpiewać i by było super. Ale rzeczywiście coś w tym jest. Mhm. No tak, charyzma, głos, talent potacie, no ale nie zapominajmy też o tym, że ty pięknie poruszasz się na scenie, a to dzięki mamie. <laughs> o niej też nie zapominajmy. No właśnie, jestem ciekawa, jaki jest Twój ulubiony taniec, Patrycja? Słuchaj, mój ulubiony taniec. Hmm... To zależy, czy to jest freestyle. <laughs> Jak jestem na bani, <laughs> to wtedy zupełnie inaczej tańczy. Natomiast no, miałam kiedyś, Boże, już pewnie tego nikt nie pamięta, ale przygody z tańcem z gwiazdami. No i zatańczyłam, wtedy pamiętam, bardzo mi się dobrze tańczyło. I walca, i naprawdę czułam się tak kobiecą. Ja jestem ciekawa, bo byłaś w Hiszpanii. W Hiszpanii powstawały pierwsze dźwięki tej płyty. Czy flamenko Ciebie też gdzieś tam porwało? <laughs> Wiesz to, no nie, nie. Oczywiście płyta Droga... Pierwsze piosenki powstawały w, rzeczywiście w Hiszpanii. Byliśmy statu na wakacjach. Um, cóż, No, zaczęliśmy sobie dżemować po dużej ilości wina e, i, i zbierać pomysły pierwsze. E, ale to był taki moment rzeczywiście przełomowy, bo gdyby nie to słońce, gdyby może nie to spotkanie nasze, jeszcze premiera tej płyty by się przedłużała. Ja nie wierzę w przypadki. Ta Hiszpania przyniosła nam szczęście, stąd też dwa pierwsze teledyski nagrane tam, czyli na szczycie. Patrycjo, zapewne życie koncertowe męczy i, i pochłania bardzo dużo czasu, ale czy Ty w domu pracujesz trochę, jakieś prace domowe wykonujesz? Słuchaj, ty... no jasne, że tak jestem kobietą, y, która wiesz, ma rodzinę. To <laughs> właśnie. Która chodzi na, na wiesz, na bazarek po zakupy, która wychowuje dziecko i tak dalej. Czy ja myślę, że to mi sprowadza na ziemię i tak z drugiej strony w takim szklanej kuli bym się nie chciała zamknąć gdzieś w pałacu i mieć wiesz, Ja nie wiem, kiedyś włączyłam Kim Kardashian, widziałam, jak ona jest chuchana, wożona, malowana, czesana. Tak mówię na moment, Jezu, jak ja jej zazdroszczę. A z drugiej strony ja bym takiej ilości ludzi w domu po prostu nie, nie zniosła. Lubię jednak być sama w piżamie. Do nikogo się nie uśmiechać czasami, a jak się uśmiechać, to do mojego psa, którego wzięliśmy ze schroniska, i myślę sobie, że trzeba normalnie żyć, żeby nie zwariować. No. Patryco, gdybyś nie była wokalistką, artystką, kim byś była? Skończyłam studia na Dziennikarskiej Wydziale Filmowym. Zrobiłam film dokumentalny i zawsze mi ciągnął trochę ten świat, e, no żeby było dużo ruchu, dużo ludzi, żeby było właśnie, wiesz, odkrywanie nowych rzeczy. To są rzeczywiście takie kręcące sytuacje. A ty pięknie podróżujesz po dźwiękach, po wspaniałych emocjach. Za to Ci dziękujemy, za Twoje ogromne serce do Bardzo dziękuję. Bardzo o Jezu, dziękuję, to dla Ciebie. bardzo, Do Winka, jak znalazł o, o, no, na Hiszpanii. Kto nie, tak, wie? bardzo dziękuję. Chcesz wiedzieć, co słychać u Twoich ulubionych artystów? Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapki w górę. Do zobaczenia.